Działania kulturalne w Bolesławcu prowadzi kilka placówek, nie licząc szkół i przedszkoli, w których również aktywnie działają zespoły artystyczne. Wiodącą rolę w organizowaniu życia kulturalnego ma jednak Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Tutaj m.in. już dwukrotnie w tym roku wystawiono muzykal. W maju był to spektakl z okazji obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja. Cieszę się, że jesteście, no bo wiecie, długi majowy weekend i myślałam, że nikt nie przyjdzie. No co ty, Julka? Ale jesteście. Na co dzień są uczniami bolesławieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Poza lekcjami swoje artystyczne pasje realizują w powstałej w Bolesławieckim Ośrodku Kultury Kuźni Talentów. Pracują pod okiem muzyka Wojtka Szejwaja. Próbowałem pozyskać tych najzdolniejszych z miasta. Wydaje mi się, że ich pozyskałem, zaangażowali się i spotykamy się tutaj od właściwie 2 miesięcy, pracujemy. A efektem tej pracy był pokazany w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja spektakl muzyczny zatytułowany A ja nie, czyli jak dorasta się do polskości w maju. Rozumnej, czerpiesz dzisiaj wiarę. To muzyczna opowieść o współczesnej młodzieży, jej priorytetach i marzeniach, a wszystko podszyte zostało wątkiem historycznym. Konstytucja przewija się przez całe przedstawienie, cały czas są jakieś odnośniki do niej, są idealne utwory do niej dobrane, jest przygotowana prezentacja, są wiersze, także wszystko tak jakby co się dzieje na scenie jest cały czas powiązane z tą konstytucją. Można ją na pewno odczuć w czasie przedstawienia. Autorzy scenariusza, nauczycielka Irmina Nowak i Wojtek Szajwaj, postanowili treści dotyczące Konstytucji 3 maja przekazać młodym ludziom w sposób ciekawy i odbiegający od stereotypu. Pracownie taneczne BOKU mają wiele okazji w ciągu roku do zaprezentowania swoich dokonań, ale tancerzy stać też na okolicznościowe performensy. Kilkudziesięciu tancerzy rozgrzewało atmosferę i publiczność w środę po południu na skwerze przed Bolesławieckim Ośrodkiem Kultury. Pokaz grup tanecznych z pracowni tańca hip-hop był zapowiedzią czwartkowego Dnia Dziecka. W układach zaprezentowały się wszystkie formacje tancerzy, od tych najmłodszych poprzez grupę Kanonki, Kanon Squad i Kanon. Akrobatyka, dynamika i energia. Specjalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej są spotkania z artystami, wśród których prym wiodą jednak pisarze i ludzie związani z tworzeniem książek. Joanna Zagner-Kołat, jak sama podkreśla, zbliża się do 60. To oczywiście nie liczba lat, a książek, które zilustrowała. Dwie kolejne są w przygotowaniu. Do tego ilustruje też opowiadania i komiksy. Jest autorką ilustracji do książek m.in. Wandy Chotomskiej, Joanny Papuzińskiej czy Ludwika Jerzego Kerna. Ja robię ilustracje do książek dla dzieci, czyli wydaje mi się, że najfajniejsza rzecz, która się pojawia w książce jakiejkolwiek, nawet dla dorosłych, okładki są najlepsze. Zachęcić ich przede wszystkim, bo chyba taki jest cel tych w ogóle dolnośląskich walizek. Popularnie zwana dolnośląskimi walizkami akcja o oficjalnej nazwie z książką na walizkach przeprowadzana jest w całym województwie od 14 lat. Organizuje ją Biblioteka Dolnośląska, która w ten sposób umożliwia młodym dolnośląskim czytelnikom spotkania z pisarzami i ilustratorami książek. To właśnie dzięki uczestnictwu w akcji Bolesławieckiej Biblioteki młodzi bolesławianie mieli możliwość spotkać się z ilustratorką i posłuchać, jak ciekawym zajęciem może być robienie ilustracji do książek. I wracamy do Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, gdzie już cyklicznym wydarzeniem jest tworzenie przez dzieci z ceramicznej pracowni podświetlanych kompozycji z gliny. W Bolesławieckim Ośrodku Kultury podziwiać możemy kolejną ceramiczną mozaikę stworzoną przez najmłodszych bolesławieckich ceramików pod okiem doświadczonych artystów, instruktorów z pracowni ceramicznej.
Tym razem są to ptaki latające pod naszym niebem, bo takie było hasło tegorocznych feryjnych zajęć ceramicznych w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Ideą tego projektu było niebo, bolesławieckie niebo, które często odwiedzają, w sumie są jego gośćmi albo nawet mieszkańcami, również ptaki. I też to one stały się inspiracją do naszego projektu. Mozaiki ceramicznej. Jako pierwszy powstał kalendarz z 12 mozaikami. Potem dzieci zaprezentowały tajemnice podwodnej głębiny, które zostały efektownie podświetlone. Efekty świetlne tak się spodobały, że od tego czasu światło towarzyszy wszystkim mozaikom. Różne części metalowe, tajemnicze instrumenty, automaty, lanki, skrzynki, nakręcane katarynki, śpiewaj. Pewnej nocy ze sklepu magika mechanika ucieka zaklęty w stalowy pancerz tajemniczy jeż. Ucieka z miasta i marzy o tym, żeby pozbyć się ciężkiego pancerza, w którym został uwięziony. Tę ciekawą opowieść autorstwa Jana Brzechwy wysłuchały z okazji Dnia Dziecka bolesławieckie przedszkolaki i uczniowie najmłodszych klas szkół podstawowych. Mgła jak zwykle drogi szczerbła. Droga prawą stroną biegła. A gdy świt był niedaleko, stanął jeż nad wielką rzeką. To już działania, które starsi bolesławianie z teatralnej grupy Halo Grupa przygotowali dla najmłodszych mieszkańców miasta z okazji ich święta. W spektaklu gościnnie wystąpił zaś zastępca prezydenta Bolesławca. Powiedz, jak mam zrzucić czary? Dokąd iść mam? Wskaż mi drogę, bo tak dłużej żyć nie mogę. Jedną z najbardziej oczekiwanych co roku imprez miejskich jest wiosenny Festiwal Kultury Południowosłowiańskiej. W sali Rajców do wspólnego śpiewu włączyli się i Polacy z Bolesławca i okolicznych miejscowości, i goście z Bośni oraz Serbii. To nie dziwi w Bolesławcu i tylko tu może nastąpić tak dobre zrozumienie między dawnymi mieszkańcami Jugosławii i obecnymi mieszkańcami Bośni czy Serbii. Bolesławiec jest taki specjalny właśnie dlatego, że w jednym mieście są ludzie z różnych kultur i którzy są teraz, żyją wspólnie, ta multikulturalność jest bardzo dobra, pokazuje się, że można tak żyć. Tradycyjnie już z ratusza goście i gospodarze przeszli w barwnym korowodzie na plac Piłsudskiego, gdzie w tym roku odbywały się wszystkie imprezy festiwalowe. Dla Bolesławian Festiwal Bałkański to element tożsamości, która odwołuje się m.in. do losów Polaków przybywających po wojnie z Jugosławii na ziemie zachodnie. Festiwal to całe mnóstwo działań, które przebiegają na scenie i wokół niej. I w tym roku powstała bałkańska wioska, w której gotowano potrawy. Z kolei jednym z działań Muzeum Ceramiki, na które też się czeka przez cały rok, jest wydanie kolejnego rocznika bolesławieckiego. Był to już 9. jego egzemplarz. Spotkali się autorzy tekstów, recenzji i opracowań do najnowszego rocznika bolesławieckiego, jak i ci wszyscy, którzy są zainteresowani tym wydawnictwem. W pracę nad najnowszym, 9. już wydaniem rocznika zaangażowało się 40 osób. 40 autorów zgłosiło się nad rocznikiem, 52 teksty. Każdemu z tych autorów pragniemy teraz wręczyć egzemplarz autorski. Przy okazji troszkę powiem o każdym tekście. To jak dotychczas najobszerniejszy rocznik, bo ma ponad 230 stron i jest wyjątkowo zróżnicowany tematycznie. Szczególny czas dla bolesławieckich instytucji kultury przychodzi w trakcie wakacji. Wtedy każda z nich przygotowuje ofertę dla uczniów, którzy wakacje spędzają w mieście. Ci, których już nie satysfakcjonują zdjęcia ze smartfona, zjawili się w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł, by dowiedzieć się, co tak naprawdę może dobry aparat i w jaki sposób wykorzystać jego możliwości. Czego chciałabyś się dowiedzieć na tych zajęciach tak konkretnie? Już się nauczyłam mniej więcej tego, co chciałam wiedzieć, czyli takiej podstawy fotografii, takiej teorii, ale też się chcę nauczyć robić takich ładnych zdjęć, które po prostu będą ładne estetycznie.
skupimy się na fotografii takiej prostej, czyli na podstawach fotografii. Uczestnicy warsztatów poznają właśnie wszelkie parametry aparatu, co to jest przysłona, czas, ustawienia ISO. Wprawdzie koncert planowany był w Bolesławieckim Amfiteatrze, ale nawałnica zmusiła organizatorów do zmiany planów i przeniesienia koncertu do Orła. Na scenie wystąpiło kilkunastu uczestników warsztatów, które przez 5 dni odbywały się w Bolesławieckim Ośrodku Kultury pod okiem profesjonalnych wokalistów i muzyków. Koncert jest efektem polsko-niemieckiego projektu, w ramach którego w Bolesławcu powstał amfiteatr, a w Zittau scena na wolnym powietrzu. Po karnawałowym przepychu z cekinami i brokatem w roli głównej, tym razem na wakacyjnych warsztatach w Muzeum Ceramiki, ekologicznie. Dzieci wykonują gliniane zwierzęta i przedmioty, ozdabiając je potem makaronem. Możecie próbować wycinać nożykami, które tutaj są, kradełkami. Możliwości jest wiele, ale najważniejszy jest ciekawy pomysł i chęci. Do tej pory zrobiłam mojego motylka, na którym pracowałam dosyć długo, bo nie wiedziałam, jak zrobić jego skrzydła, ale pani mi pomogła i wbiłam zapałki do jego skrzydełek, żeby się lepiej trzymały. A teraz robię już jeżyka małego, który będzie miał jeszcze mamę, ale będę potrzebowała trochę więcej gliny. Gliny w Muzeum Ceramiki nie brakuje. Nie brakuje również chętnych na to, by z tej gliny zrobić coś ciekawego. Okazuje się, że najpopularniejsze były jeże. Lubisz przychodzić do muzeum? Tak, bardzo. Jednym z najbardziej popularnych miejsc w miejskiej bibliotece, oprócz oczywiście półek z książkami, jest salonik gier planszowych. Planszówki zdobywają w Polsce coraz większą popularność. W co zagrać, by dobrze się bawić, może podpowiedzieć miejska biblioteka, która posiada spory zasób gier planszowych, zarówno dla początkujących, jak i takich dla zaawansowanych graczy ze skomplikowaną fabułą. W trakcie wakacji rozpoczął się też 53. Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski. 53 lata organizacji najdłużej tego typu istniejącej imprezy w Polsce. Jesteście w stolicy polskiej ceramiki, w mieście, które ma kilkaset lat tradycji. Na uroczystym otwarciu pleneru zaprezentowali się jego uczestnicy. Wśród nich są Mohamed Saudi z Egiptu, Polka Małgorzata Maternik, Sirinia Schaubery z Indii, Bolesławianka Marta Małoszyc-Silbert, Marta Berzenko z Ukrainy. Artyści plenerowi są już zapowiedzią głównej imprezy ceramicznej roku, czyli Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Kobaltowa moda to było hasło tegorocznej parady ceramicznej na rozpoczęcie 23. Bolesławieckiego Święta Ceramiki. Barwny i długi pochód przeszedł ulicami miasta, a prezentowały się w nim różne miejskie środowiska i zaproszeni goście. Wernisaż wystawy włoskiej współczesnej ceramiki użytkowej, która powstaje w nadmorskiej miejscowości Vietri sul Mare koło Neapolu, był jednym z elementów Bolesławieckiego Święta Ceramiki.
Jej eksponaty ustawione były w salach wystawowych, ale na wernisażu byli też obecni jej twórcy. Dzisiaj będziemy prezentować, pokazywać Państwu produkcję 18 zakładów ceramicznych z Vietri-sur-Mare i dwóch artystów ceramików jest tu dzisiaj z nami. Bardzo proszę, żeby nam pokazali, bo oni są ciągle przy pracy, przy warsztacie. Prosimy, żeby nam się zaprezentowali. Pan Lucio Bigłowi, prosimy mocno pokazać. I wspaniały artysta, malarz na ceramice, pan Francesco Raimondi. Po tej największej lokalnej imprezie kulturalnej przyszedł czas na ogólnopolskie narodowe czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. Klimat dramatu Stanisława Wyspiańskiego wprowadził zgromadzonych w Centrum Integracji Kulturalnej Orzeł zespół pieśni i tańca Bolesławiec, który zaprezentował się laikonikiem w suicie krakowskiej. Kiedy już zespół wprowadził odpowiednią atmosferę, można było przejść do czytania dramatu. Kiedy? Bo po co się tak ciągle skarżyć biedy? Po co myśleć? Po co myśleć? Rzeczywiście po co? A za popędem idąc... Jak to? Oni i my, my i oni, na wyścigi. Kto kogo przegoni? Wratislavia Cantans to kolejne ponadlokalne wydarzenie. Od wielu już lat, choć jeden koncert tego wrocławskiego festiwalu muzycznego odbywa się w Bolesławcu. Znana od wieków łacińska sekwencja Stabat Mater do dziś jest chętnie wykorzystywanym przez artystów symbolem bezgranicznej matczynej miłości. Muzykę inspirowaną tekstem Stabat Mater pisali zarówno anonimowi twórcy, jak i cenieni kompozytorzy, choćby Antonio Vivaldi czy Joseph Haydn. Środowego wieczoru w wykonaniu wyjątkowych solistów i towarzyszących im zespołów Il Sunar Parlante oraz Concardo de Orosei w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy publiczność wysłuchała Stabat Mater w trzech odsłonach od dzieła tajemniczego anonima po dwudziestowieczną kompozycję Arvo Parta. Rozpoczęliśmy od muzykalu i muzykalem zakończymy. Wprawdzie swoją premierę spektakl Kairos wykorzystać czas miał w marcu, ale we wrześniu przedstawienie powróciło na deski Forum. Kairos wykorzystać czas to najnowsze widowisko taneczno-teatralne w wykonaniu pracowni tańca współczesnego Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. To także podsumowanie pracy tancerzy i reżyserki spektaklu podczas minionego roku szkolnego. Marcową premierę spektaklu obejrzało 1200 osób. W ubiegłym tygodniu na dwóch występach ponownie były pełne sale i ponownie publiczność doceniła spektakl owacjami. Kairos to już trzecie tak duże przedsięwzięcie pracowni wystawione na deskach sali Forum Bolesławieckiego Ośrodka Kultury po spektaklu Z jednej gliny i widowisku Metanoja. W najnowszym spektaklu na scenie wystąpiło 70 tancerzy z trzech grup tanecznych. Najmłodsi mają po 8 lat, najstarsi tancerze są pełnoletni, a niektórzy to już studenci.